Siemanko, jestem Wertes, ze mną jest Tula. Cześć. Witamy was w kolejnym odcinku naszego Minecrafta z wersji 1.9 snapshot. Tak, ogarnęliśmy troszeczkę już, o co biega z tymi tarczami i będzie przyjemnie, bo je sobie je zrobimy. I tak rozkminiliśmy w sumie, bo przeczytaliśmy o tych tarczach, że one odbijają strzały zarówno graczy, jak i szkieletów. I myślę, że po prostu, że te szkielety zostały wzmocnione przez to, żeby odbijać te strzały od nich i oni się sami zabiją. Chwileczkę, nie pamiętam craftingu. Na górze żelazo i dookoła, plus jeden na dole. Ja sobie to sprawdzę. Ja sobie od razu też pyknę jedną. To ja już robię. Tak? No. Okej. Ale ja pokażę, jakby ktoś nie wiedział po prostu, jak to wygląda. Tak się układa i pyk. I pokazuje się shield, także ja poczekam, aż Miula zrobi. A już pokazałem kłapki. Żelazo na górze i wszędzie drewno. Znaczy dookoła drewno, plus jeden na samym dole na środku. Dobra, już mam. Tarcza szmato. Nie mogę się powstrzymać. I mam tarczę, mogę osłaniać. Osłoń mnie, osłoń. Poczekaj, otworzyłem. Dobra. O! Dostałeś coś? Pół serduszka. A teraz jedno. No, ciepnij sobie jak chcesz. Nic nie dostałam. A to może zależy, jak się uderzy. Pół. Dobra. No już, no teraz dostałam 2,5. Proszę, ale widać, że działa. Przecież wiem, że ci nie jest przykro. Oj tam. Potrzebujemy czegoś do przepalenia żelaza i kotletów. Nie mam. Dobra, ta tarcza mnie bardzo denerwuje, jak jest na moim widoku. No, jest tragiczna. Znaczy pewnie da się do tego przyzwyczaić, ale ja nie jestem jedną z tych osób, co lubią takie bajery. Dobra, wiesz. Czyli idziemy szukać... Owców. Łowców. Gdzie jesteś? Ja w bazie już idę. Dobra. Co zrobiłeś sobie z żelaza? Nie z żelaza, z kamienia. Dobra, to chodźmy tu. Idziemy. Znalazłam kurczoka. Kurok! Ale kurczok no niestety nie jest tym, czego szukamy. Ej, pożwirzę, jak się ciężko chodzi. Miałam sprinta i mi zabrało. A coś czytałem o tym, że tak ma być. Biegnę. Okej, tam mogą być owce. W dolince. Opa! To płyniemy, proszę państwa. Tak, już się kostków nie boję. Ja też. Niech mnie biją. Będę odbijał. Ale śmieszna faza z tym odbijaniem strzał. No. Rozumiem, jakby się wbiło, ale żeby odbijały. No, śniadanko zjedzone. Ale co, to trzeba będzie sprawdzić, że, czy one tak odbijają, że kostek... O, są owce! Że kostek dostaje tym, czy co? No jak trafi, to pewnie dostaje. To ja zabiję tą zlewię, to tam jest jedna samotna. Nawet trzy. O kurde. Ja też trudno zabić, ale mam jedną wełnę. Ja już mam dwie. Dobra, mam dwie. Ale faktycznie trzeba się namęczyć teraz z tymi... Dobra, ja już mam trzy. Okej, też mam trzy. Ale z nich też jest jedzenie. Tak. To co, zabijamy do końca? No, to ze dwie zostawimy, nie? Jakbyśmy kiedyś tu wrócili, czy ki grzybek. Dobra, już mam 9 jedzenia, także... Puścinam trochę drewna za ten czas, jak ty się bawisz. Dobra. Kurde, ale zmienili to bicie. Teraz mam SG z jedną osobą, to rok będę się bił. No. A, już po mieczu. No właśnie. Teraz miecze są mniej trwałe przez to. No właśnie, bez sensu. Halo, proszę naprawić Minecrafta. Tak. Nie uważam, że to... O, ile tu jest owiec.
Mojang specjalnie psuje Minecrafta, nie? Ciekawe, czy to Mojang. Nie, Mojang, bo dalej są ci ludzie. Ten cały jebz. No tak, tylko... Myślę, że on tak celowo, żeby się przestało podobać. Myślisz? No, czy mu zapłacił. No to jest całkiem dobre, nie? Zepsuć im produkt i wypuścić jakiegoś, kurde, nie wiem, pipiri pirafta. I to będzie drugi Minecraft taki. Tak samo jak ten Pirania Bytes miała Gotika, po czym im wykupili jacyś inni, czy tam po prostu zabrali im tą serię. To zrobili shita, a po prostu Pirania zrobiła tego Ryzena, który wyszedł im o wiele lepiej niż nowy Gothic. No. Także no. Całkiem być może. Teoria Werteza. Dobrze biegnę? Nie. Biegnę póki mogę. Nie, no teraz normalnie przebiegłam po tym pożwirze. Jarony siarczyste mnie tutaj. Gdzie jest nasza dziura? I ty jesteś. Wiesz co, ja sobie biegłem i nagle spadłem do kanionu. O, świnki! Świetnie, nawet nie wiem. Serio, ja się sam zgubiłem, ale widzę cię. Bie, tu, daj. Nie wiem gdzie iść, widzę na. Ej no, chodnie. Świnia na milion hitów! Ha, pancza dostała. Chodź za mną, ja wiem gdzie zdam. Tylko ja już biegać nie mogę. I noc się robi chyba. Maybe. Która to była świnia? Która świnia umrze pierwsza? No, idealnie przed końcem miecza, bo już mam pusty pasek. Mhm. Ja to jeszcze tą świnkę. Czemu bijesz ją kotletem, a nie na przykład siekierą? Bo kotlet się nie zepsuje przez to. Czekaj, ja muszę chociaż tego surowego zjeść. Znalazłem węgiel. Przyda się. Ej, trzeba to pochodnie, ale... No niestety, nie oświetla terenu, jak kiedyś na modach był. No przynajmniej da się stawiać. No bo to mod był. Mhm. Dobra, to chodźmy tędy. Zapraszam. Ej, bo już jest no... Czekaj, ja tarczę założę. Ojej, to był kwiatek. Ej, bardzo mnie denerwuje ta tarcza. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest nasz dom? Czemu mnie tu przyprowadziłeś? Ale to ty prowadziłaś. Wiem co zrobić. Zapraszam za mną. Pamiętaj, że nie mam sprinta. Mhm. I że nie umiem parkura. Dobrze. Gdzie jest w miarę jasno oprócz tego miejsca? Och. Och. Ale pytałam cię, czy dobrze idę. No, szczerze mi się wydawało, że dobrze, że biegłaś. Ej co, ja tak parkurzę dzisiaj dobrze. O, uciekaj. Mam tarczę. Ej, mogę bić. Mogę. O, odbija strzały. Ale nie na tyle, żeby ich uszkodzić. Nie mów, że zaskoczyłaś. Zaskoczyłam, bo zombie do mnie przyszedł. Ojoj. Nieśmieszne. Oj. Ej! Ratuj mnie! Uciekaj stamtąd! Nie mogę, bo trzymam tarczę. Uciekaj, cofaj. No cofam, bij go. Czemu cię krowa bije? Krowo, stop! Zombie zginie dzisiaj marnie. Zombie zginie dzisiaj marnie. Ej, ja zaraz umrę. Mam fokusa na ciebie. Nie biję. Odsuń się od niego. Cały kilo się na niego zepsuje. Come on, you fucking... O, kartofla mi dropił. O, to dobrze, super. Powiedziałem to jak Niemcy. Kartoflel. Kartofeln. Ej, bardzo tam mnie... coś się świeci. Tak. Domek! 2,5 serduszka! Jej! Słyszę pająka.
Chodź. Idziemy, kurde, tam. Czuję się jak Rezi na meetupie, asekurowana taka. Słyszałam zombie. Ja też. Mam dyrta w dłoni, podskocz mi. Ej, za daleko uciekłaś. O, sorry. Tutaj. Szybko, 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 szybko. O! W ostatniej chwili. Uff. Słyszysz go, małego? Słyszę. To ten bohater poprzedniego odcinka. O, ty dziadu. O, jakie to było hardkorowe. Teraz to proszę mi przetapiać jedzenie, a nie żelazo. Wrzuć do pieca resztę węgla. Poszła? Per? Mamy jednego potato. Co zrobimy potato, z potato? Wrzuci go do skrzynki. Potato, mów to skrzynka. Yes. Ja cię... To jest za trudne. No, ja tak się cieszyłam, że się nauczyłam walczyć z tymi mobami w ogóle. Ach, się. A tu taki smutek. No. Prawie o tym zapomniałam. Daj mi wełnę. A nie masz? No mam, tylko zrobię już od razu dwa. A nie, to już sobie zrobiłem. Aha. A jest gdzie je postawić jakoś? Ja to już tutaj wykopiemy. Tutaj proszę bardzo. Zrobimy sobie nam dodatkowy pokój. Na. O, tu trzeba uważać, bo tutaj. Ja chcę tu. Jeszcze przyda się dodatkowe tutaj światło. I śpimy! Ej! Ale masakra, ja się teraz tak boję wyjść stąd w ogóle. No, ja się czuję, no, tak trochę jakbym zaczynał z Minecraftem. Pamiętam, jak się kiedyś bałem tych mobków. No, jeszcze jak mnie ktoś nastraszył, że będą takie złe moby, które będą cię atakowały, jak się na nie popatrzysz w ogóle, że będą takie wysokie. Oj, to cię Endermanem straszyli. A wiesz, czy mnie nieznajomy straszył, który mi powiedział o Minecrafcie? Czym? Bo ja też sobie zacząłem w to grać, on mi powiedział, że tutaj potwory w nocy wychodzą i zabijają. To ja się wkopałem pod ziemię i się pytam go, o co w tej grze chodzi, co on dalej robić. A on mówi, no w sumie to graj cały czas, bo tu nie ma fabuły. Ja, ale jak to? Takie moje pierwsze zdarzenie z sandboxem jakiś taki. Przestraszył cię tym, że nie ma fabuły. Tak, że tu nic nie ma, nic nie chodzi. Ale mówię, ale kurde, ale to takie ciekawe. I tak kopałem. I w końcu była noc. Pamiętam, że jak byłem na powierzchni, to nie chciałem się do góry kopać, bo stwierdziłem, że jakoś do mnie się wespną tam i mnie dopadną. I uciekłem do wody. I się go pytam, ty w wodzie jestem bezpieczny? On mówi, nie, tam pływają takie złe ryby, które cię zabiły. Tak, no, też strasznie squidów bałam. A w ale ogóle... nie, wtedy o to chodzi, że jeszcze squidów nie było, tam nic nie było w tej wodzie, tylko rybki mu chyba było. Chociaż nie, wtedy jeszcze rybek nie było, to była beta 1, 2, coś tam. No, też nią grałam. Jak on mnie nastraszył tą grą? Ja się jeszcze bałam, ja byłam taka szczęśliwa, teraz zabrzmię jak głupek, ale pierwszy raz jak grałam sama w Minecrafta, ja się tak cieszyłam, że mam kopalnię kamienia. Nie, jak mi zombie wyszedł do tej kopalni, jak mi się tam pojawił, bo było za ciemno, to tak płakałam, że o nie, moja kopalnia kamienia. Chociaż nie, tam to co mówiłem przed chwilą, to nie mogę być pierwsza noc, bo powiem tam, że w pierwszej nocy się wkopałem pod ziemię. Nie chciałem. Oddaj surowe. Musiała być druga czy trzecia noc. Wszystko surowe. No. No już nie mam nic więcej. Chyba, że skóry. Na budki mnie stać ze skóry robić. Mamy 6 jeszcze. O, to będzie 10. Daj. Coś robimy? Trzymaj. Bo to będzie jedna klata. Ty klata, czy ja klata? Ty. No dobra. Jej, ale mam kubraczek. Nie latam z gołymi cyckami. Dobra, jakiś quest na dworze, bo mamy dzień przecież. Aha, ja zapomniałam. Masz wystarczająco jedzenia? Co ty zrobiłeś? Zablokowałem, bo się przestraszyłem. Czego? Tu nic nie ma. Miecze trzeba zrobić. No właśnie sobie zrobiłem, taki. I tak wiesz, nosić po 50, nie? Gdzie to małe dziecko grozy i zagłady? Może spłonęło.
Co zrobiłeś z dzieckiem? A spaliłem. Tak jak w tym filmie będziesz? Oglądałeś ze mną ten film? Co dziewczynkę chcieli spalić w tym, w piekarniku? Bo była opętana przez demona? Tak, chyba mi pokazałaś. Ten mały nie wygląda już tak fajnie, jak wyglądał. On wygląda bardzo źle. Miał się spalić w piekle, w czeluściach Netheru. Nawet jeszcze dalej. Crowley, co ty mi tutaj wypuściłeś? On ci kurde... Taki mały skurczybyk. Ja cię... No nie, on mnie bije! Ej, no wydupcaj! Ty mały, groźny... Ej, jakie te miecze są znerfione! Monster Hunter! A tam jest jeszcze ten... szkielet. Nie! Nie! Nie, i tyle. Idę kopać diaksy. Nie, idę stąd. Mówisz, że się przemianowujesz, już nie będziesz wojownikiem Minecraft. Gdzieś to mam, zmieniam skina. W następnym odcinku będę miał nowego skina i mam to w deku. Co? Zrobiłam to łopatą. Teraz to tak wygląda. Ale jaki to ma sens? Czy po prostu na tym się sadzi? Nie. Taka po prostu nowa ziemia do sadzenia. Kloca. Nie, na pewno nie. Jak chcę diaksy. Chodź, zrobimy diaksowe miecze. Misja na kolejne odcinki i kopanie. Na kolejne 50 odcinków, ale musisz ten dziurę zakleić. Już. Ty jesteś pewien? Bo to nigdy nic nie wiadomo. Kurde, ty nie ma przejścia. Masz ten? Dwie tabliczki poproszę. Po co ci tabliczka? Po co ci tabliczka, Łemo? Ej, ja się boję. Ale zrobię ci, dobra? I nie zrobię ci dwóch, bo wychodzi 16 od razu. Czy tam ile? Trzy wychodzi. A zrobiłeś już? Nie. A, trzy. I drzwi też chyba trzy wychodzi. Trzymaj. Taki tekst z The Walking Dead'a pamiętam. Czekaj. O, jest. Czekaj. Ja wiem, o który tekst ci chodzi, ale nie mogę sobie przypomnieć. Zabicki, czekaj, mam go. O, don't death open inside, właśnie. Don't death open inside. Okej, dobra. Ja myślałam, że to zrobisz na osobnych. No właśnie to chciałem, ale wtedy już by było wiadomo, nie? Mówię, że czyta się od lewej do prawej. I to tak to głupio wyszło tam. No. Dobra, idziemy pod jaksy w takim razie. Czekaj, może zabiorę coś ze sobą na dół. Masz żelazny kilof? Mam. Dobra, a masz drugi taki do kopania zwykłego? No, kończy się. Zrobić jakieś? No, i pochodnie, nie? Pochodnie mam 26. Bo ja nie mam w ogóle. Ej, mam nadzieję, że na żadną jaskinię nie trafimy. A tam najwięcej diaksów. Ale że nie. Diaksy są wszędzie tak samo rozłożone. No, jak jest dziura, to lepiej od diaksa trafić. Zimno. O, żłoto znalazłam. To przyjdziesz ze światłem? Ja iść. Ja czekać. Dobrze. Don't dead. Open inside. Ale to chyba cały świat się z tego rył, co nie? No. I trzeba będzie jak najszybciej zacząć ulepszać te bronie i wszystko. Jak najszybciej ulepiać bałwana. Tak. Ty nie jesteś do końca normalny, nie? Czemu? Dałeś mi ten kilof? Jaki kilof ten? Proszę.
Dziękuję. O, jak tej pierwszej nocy kopałem sobie tą jaskinię i w końcu się dokopałem do tego głupiego węgla. Ej, nie miałam węgla. Ja wszystko drewnem przepalałam. No, ale dobra, ale widzisz, mogłaś drewnem. No nie, ja nie mogłem. To jak znalazłem ten, to sobie oświetliłem fajnie, zobaczyłem takie światło. Jaskinię już miałem, taką sporą, fajną. Oświetlone i już sobie tak na spokojnie kopię taki tunelik do przodu, żeby się gdzieś wykopać z drugiej strony góry. Bo myślałeś, że tam nie będzie potworów. No tak, też. Ale w końcu stwierdziłem, że wracam sobie na powierzchnię, bo już pewnie jest dzień. Odwracam się, idę tym tunelem i nagle patrzę, pająk na mnie. Super historia, oświetlisz mi tu coś. Tak się zesrałem, że aż tego nie zapomniałem. Jo! O mój Boże, jak źle. Nie, masakra. W którym jesteś po poziomie 11, okej. Pamiętasz, jak zaczęli jakieś te płotki wprowadzać, enchanty? Masakra, ja w ogóle nie mogłam tego ogarnąć, bo to było takie złe. Ja się wtedy wkurzyłem i stwierdziłem, dobrze, że gram w same minigry. Ale na Escape'ach się zaczęły trafiać, to wtedy takie... No, ale ten, mi się to tak bardzo nie podobało, a teraz tak, no dobra, niech będzie. Więc podejrzewam, że tak samo będzie w przypadku tych tarcz i w ogóle. Nie. Znaczy... Wystarczy, że do dzisiaj wspominam, jak był zajebistą bronią kiedyś łuk był w tej grze. Jak z karabinu się dało strzelać. No. I to teraz jak na full naciągniętej tej strzale to leciało, nie? Do dzisiaj tego nie mogę wybaczyć. No, taki znerfiony łuczek. Kurde, ja tu wyczuwam drugiego Don't Starve'a i drugi The Forest normalnie. Bez kitu. Z update na update coraz łatwiej zginąć. Nie, ja po prostu niedługo zrobię serię, kurde, jeszcze z Alf. Z Don't Dev Open Inside. Tak będzie się nazywała nasza seria. Bo my nagrywamy ten odcinek od razu po pierwszym, więc... Także no, łapeczka w górę. O, żelazo. Nie dokopałam? Nie. A, bo mi światła nie postawiłeś. Proszę szkieleta. I szkielety teraz są gorsze od creeperów, nie? A idź, creepera to ledwie sobie bije, a ten tutaj... Creeper chociaż sam z siebie wybuchnie, nie? Tu robi kurde tylko... Ej, i on ma taki łuczek jak... O! Ej, ja tam nie chcę iść. Lawa? O, nie szkielet! Ja muszę zjeść. Czekaj, kurde, tabliczki nie zabrałem. Chciałem napisać, gdybym zginął, zostawcie łapkę w górę i świeczkę w komentarzach, ale tu już przekazałem głosowo na dyktafon, to się nagrało. To idziesz tam? Czekaj, tarczą, muszę zauważyć. Ej, nie... Gdzie jest moja tarcza? Nie mam ze sobą tarczy. Chodź ty, kurde. To broń mnie, a ja tu będę... Ała, dostałam! A to drugi! Czwarty, piąty! Pyk! Ej, ja nie mam tarczy, ja nie mam tarczy! Uciekaj! O nie. Ej, biegnę, tylko wezmę tarczę. O, też zginąłeś? Ej, co jest? Czemu ja nie miałam tarczy ze sobą? Ustawiłem Easy. Jestem noobem. I tego jeszcze nie grali w ogóle, nie? Najlepszy zawodnik w Minecrafta. Wszystkich rozpierdzielił na meetup. Ja nie muszę sobie ze szkieletami poradzić. Co to w ogóle jest? Dosłownie, mam tabliczkę. Najlepszy gracz Minecrafta. Meetup 2014. Tak! Szkielet, kurna. Zasrany arrow. Przynajmniej sprinta nie zaryfili. No, ale to już bym ich chyba, nie wiem, chyba bym się przeleciała tam do nich. Dobra, mam wszystko, jest pusto. Ale wiesz co, jak biłem tutaj jednego, to tu spadł do lawy. Daj mi moje rzeczy. Tarczę masz? Teraz już tak. A, to ja mam teraz tarczę. Co było tam twoje ogólnie? Mięso.
jeszcze łopata, siekiera, jeszcze jeden kilof. Łopata, siekiera i kilofy dwa. Dobra, resztę mi nie musisz oddawać. Ja sobie tu będę grzecznie kopać, ja ściągam tą tarczę, bo nic nie widzę. Jest jakieś przesane w ogóle. Może to jest tylko z naprzód, może to jeszcze naprawią. Tak z cyklu nie grajcie wtedy z naprzota, kurczaki. Może to naprawią, naprawdę. Nie wiem. Ja zbieram węgiel. On jedyny mnie nie chce zabić w tej grze. Ja mam twój ulubiony minerał w tej grze. Lapis? Proszę. Chciałem go, dziękuję. I tam jest tak ciemno. Ja się tak boję strasznie. Weź, dajcie mi diaksy. Ty już jesteś taki zesrany? Ja tu na czatach stoję jak coś. Dobra, mam powiedzieć tak, że mamy dużo węgla, chociaż wolałbym diaksy. Ja też. Wolałbym tyle diaksów, chociaż tak by mnie zabili. No. Proszę naprawić Minecrafta, naprawdę, bo co to ma znaczyć? Ej. Nie, dobra, nie. Mój stopień przerażenia sięgnął potwora z amnezji, także dzięki za oglądanie. Jeżeli ten drugi odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, wyślijcie znajomym, bo to dzięki wam ten kanał rośnie i jest super! Także dzięki wam za to. Subujcie też, ulej wielki żółwiczek dla was. Cześć!